dzisiejszym odcinku cała masa trudnych manewrów. Musi wyjechać między przyczepę a tira i nie zahaczyć. Ponieważ muszę tym zestawem wyjechać tutaj, czyli wziąć łuk pod tym drzewkiem i wyjechać przez ten narożnik, tak żeby przyczepą nie zabrać tych dwóch narożników. Po sąsiedzku pojawił się u nas kamper, więc będzie wyzwanie z wyjazdem przyczepą. Usterkiem tam na 3 cm zmieściłem. Tradycyjnie będą też usterki, cała masa. A czemu tutaj jest nalane? To śmierdzi, bo się wylało. I tutaj się trochę rozlało. No i mnie pokarało, zepsuło się. Wtyczka wyszła razem z gniazdkiem. Jak to dobrze mieć takiego małego człowieczka, który pomoże. O Jezu. Przepraszam, nie rób tak. Te są specjalnie przystosowane dla przede wszystkim karawaningowców. Odwiedzamy też nowy targ, a babcia Julki opowiada o karawaningowej pasji jej pradziadka. No jeszcze kampera miał przecież. Na Żuku. Ćwiczymy też języki. Mówię po niemiecku i myślę o Tusku, albo na odwrót. Hallo, guten Morgen, Hans. Juno porkiwa dog. To chyba było dobry wieczór po niemiecku. Dzień dobry. Witajcie. Nasze wakacje powoli dobiegają końca. Dzisiaj ostatni dzień we Włoszech. Co prawda mamy jeszcze parę dni na zdanie przyczepy, ale jedziemy na kilka dni w Tatry odwiedzić babcię. Dlatego właśnie pakujemy zestaw. Będziemy wyjeżdżać z Włoch. Planujemy przenocować gdzieś na pograniczu austriacko-słowackim. Muszę dzisiaj jeszcze kupić winietę słowacką. A później jakaś krótka relacja z Tatr i wracamy do Poznania oddać przyczepę. Po sąsiedzku pojawił się u nas kamper, więc będzie wyzwanie z wyjazdem przyczepą. Ale myślę, że po prostu przepchnę ją trochę w bok i podjadę pod kątem samochodem. Nie powinno być tak źle, ponieważ tu do żywopłotu mam trochę miejsca jeszcze. Możemy się zabrać za przygotowanie przyczepy do jazdy. Pierwsza rzecz, którą zrobię, to jeszcze przed śniadankiem opróżnimy kasetę. Tutaj na marginesie powiem wam, że od kilku dni toaleta nam śmierdziała. Co? Tak. A czemu tutaj jest nalane? I okazało się, że źródło smrodu było pod kasetą. To śmierdzi, bo się wylało. Także jak widzieliście, nie wiemy dlaczego, ale troszkę się nieczystości wlało do miejsca, w którym trzymamy kasetę. Nie wiem z jakiego powodu, ponieważ kaseta nie jest pełna jeszcze. Tak więc jak widzicie, życie na kempingu, karawaning to ciągłe niespodzianki. Dzień wyjazdu z samego rana trzeba oczyścić przestrzeń pod toaletą z nieczystości, które się tam dostały, nie wiem w jaki sposób. Chyba zostają tylko ręczniki papierowe. No, przepłukać tego konstrukcyjnie nie idzie, ponieważ wszystkie nieczystości i płyn dostałyby się do przyczepy, no więc musimy to wybierać jakąś łyżeczką, chochelką, a później wytrzeć. Przedział kasety wyczyszczony. Towarzysz ptaszek przyleciał. Dobra, zaczynamy sprzątanie. Czas jeszcze uzupełnić chemię w toalecie. Wypożyczalnia dała nam jeszcze dodatkową chemię do toalety w takim pojemniczku. No i niestety nie był domknięty szczelnie. I tutaj się trochę rozlało. Ale widzę, że tutaj w tym pakiście można spokojnie to przepłukać i nic się nie powinno stać.
Od razu zakręcimy też gaz. Fajnie, że jest tutaj takie przypomnienie, w którą stronę się kręci. Jakby ktoś zapomniał. Zakręcony. Zatniemy jeszcze kanalizację. Zaraz jeszcze przepłuczemy tego wężyka, żeby taki brudny nie szedł do bakisty. Jeszcze mam bardzo złośliwy pomysł. Odepniemy od razu prąd, co odłączy klimatyzację. Dziewczyny troszkę szybciej się będą zbierać w środku. No i mnie pokarało, zepsuło się. Wtyczka wyszła razem z gniazdkiem. Przy okazji, jeżeli chodzi o to, jak w przyczepach są montowane różne rzeczy, to przed chwilą właśnie wyciągnąłem wtyczkę razem z gniazdem, ponieważ gniazdo jest ocowane na takich zatrzaskach, widzicie tutaj. I jak one się wykręcą, to wypada. Trzeba je wsunąć i przekręcić i wtedy się trzyma. Także dużo niespodzianek. Nasza wlepka Solidarni z Ukrainą, niestety wykorzystana no, praktycznie. Nie mieliśmy niczego, czym moglibyśmy przykleić klapkę, która oczywiście no, teraz się trzyma, ale wcześniej w czasie jazdy nam latała. No to szykujemy nasz zaprzęg do jazdy powrotnej. Przyczepa przesunięta, żeby można było spokojnie się zaczepić, sprzęgnąć i wyjechać. A będzie śniadanie? Śniadanie zjemy po drodze, wiesz? Już nie będziemy brudzić w przyczepie. Dobrze, że zostawiliśmy tutaj trochę miejsca. Przyczepa zaprzęgnięta. Zawsze warto dodatkowo sprawdzić coś dwa albo trzy razy, bo wcześniej powiedziałem wam, że zestaw już był gotowy do jazdy i sprzęgnięty, ale nie był, ponieważ zaczep nie był zabezpieczony. Teraz jesteśmy gotowi. Hamulec ręczny zwolniony, linka zabezpieczająca dopięta, prąd wpięty, hak zapięty. Można jechać. Pamiętamy także o przełączeniu lodówki z trybu zasilania 230 na akumulator samochodowy, bo jak o tym zapomnimy, to lodówka cała się rozmrozi. Strasznie beznadziejny patent. To samo jak przełączamy się na gaz i z powrotem na kempingu na 230. No to w drogę. Okna, daszki sprawdzone, podpory schowane. Tak, zapięty. Jedziesz z tyłu? Tak. Okej. Okay. Nie, możesz jechać z tyłu. Tym razem pokażemy wam nagranie całego wyjazdu z kempingu w czasie rzeczywistym. Jeżeli nie chcecie tego oglądać, to przesuńcie do przodu o jakieś 3,5 minuty albo wybierzcie kolejny rozdział.
to jesteśmy po checkoucie z kempingu, wszystko w porządku i ruszamy w drogę na śniadanie, na jakąś stację, bo już nie chciało nam się w przyczepie jeść. I jedziemy w tej chwili do Nowego Targu. Znaczy pewnie dzisiaj nie dojedziemy. Puszczamy kemping. I jedziemy. Po wąskich, płaskich uliczkach. Po 70 km od kempingu zatrzymujemy się na śniadanie i kontrolę przyczepy. Mamy tu McDonalda, więc no nie fajnie, ale może coś na stacji też będzie ciekawego. Ogólnie to już jest druga stacja, na której się próbujemy zatrzymać, bo jest strasznie duży ruch i nie ma miejsc. Więc teraz udało się znaleźć jedną wolną lukę na parkingu dla tirów, między tirami. I przed chwilą zaliczyłem parkowanie prostopadłe tyłem z przyczepą tutaj na tym placu. Było dużo łatwiej niż na egzaminie. No dobra, to ją puścimy. Dobra, to myślę, że nie zamknęła. Tylko jeszcze ci łóżko podniosę. Chodź. My cię chcemy tu wpuścić, żebyś nam zakluczyła przyczepę. Wiesz? Wyjdziesz włazem. Poczekaj. Podnosimy łóżeczko. Ty musisz tu wyczyścić, bo już ja się tam zmieszczę. Przejdziesz przez te stołki i tam. Teraz ci tam otworzę tam ten włas. Jeżeli oglądacie nasze filmy po raz pierwszy, to pewnie zastanawiacie się, o co chodzi. Tam stołki są. Otóż zepsuł nam się zamek w drzwiach i przyczepę da się zaryglować tylko od środka. I mamy tak już od około tygodnia. To nasze główne wyjście. Dobra, drzwi zakluczone przez Julię. Ciągamy dziecko. No, chodź tu do nas. Jak to dobrze mieć takiego małego człowieczka, który pomoże. Super. Yay. Dziękujemy, Julia. Wykorzystane do pracy. No. Jednak jest też jakiś healthy bar obok fast foodu. Wchodzimy. Ej, zobacz, to jest dużo rzeczy do wyboru. I chef store, juice bar, pizza nawet jest. O, a McDonald's jest zamknięty. Ładne kanapeczki, zobacz. Pomidorkiem i ma... I mozzarella. Soczek podano. Dobre kanapki? Pyszne. No to świetnie. To takie prawdziwe, bardziej włoskie być nie mogą. No, to mają oliwę. Jest z oliwą, super. Panino caprese. Świetne. Jak twój croissant? Dobry rogel. No to jeszcze na stacji weszły prezenty i pamiątki. Albo może makaron dam sobie spokój? I tam rodzicom też dam likier? No jak tam chcesz, nie? Teraz z powrotem w samochodzie. Chłodzimy się, bo jest 30 stopni na zewnątrz. A ja w tej chwili kupuję e-znamkę, czyli winietę na Słowację, bo tej nam brakuje. Pojedziemy przez Słowenię, Austrię i Słowację, omijając Węgry, bo bez sensu dla kilkudziesięciu kilometrów kupować jeszcze węgierskie winiety. Austriacką, słoweńską już mamy z podróży tutaj. Ważne przez miesiąc lub dwa, więc spokojnie przejedziemy. W międzyczasie zapada decyzja o pojechaniu przez Węgry i omijaniu autostrad. W Budapeszcie? Nie, no do Budapesztu to nie wjedziemy z przyczepą. Do Nowego Targu mamy w tej chwili 12 godzin jazdy, 931 km. Jedziemy przez Węgry, żeby było szybciej. Dobrze. Co jest, ty na tym myślisz? Jedziemy przez Węgry? Zbliżamy się do bramek. Zjeżdżamy właśnie z autostrady w kierunku autostrady na Słowenii. W takich dźwiękach musimy jechać. Ja pierdziutto, 40 minut do bramek. Wszystko przez to, że są samoobsługowe i ludzie sobie nie radzą. Ja zresztą też sobie nie radzę. Mamma mia. Tak. Nie, nie jestem.
A ty myślisz, że to było śmieszne? Nie. Musimy tutaj na styk wjechać. Ciao, ragazza. Ale się lusterkiem tam 3 cm zmieściłem. Teraz weź to. Weź to, zapłać teraz. $9.30. Taniej niż było. Trzeba być wyższy. Arrivederci. Powiem ci bajkę, jak popalił fajce. Ta kocica papierosa. Arrivederci. Jedziemy. Strasznie niepraktycznie to zaprojektowane. Dlatego wszyscy wysiadają. No. Dlatego się powiedzą. A później się stoi 40 minut. Ale zarobiłem czyjąś resztę, bo ktoś mi odebrał. A to się coś wróciło? 20 eurocentów. No to jedziemy na Nową Goricę. No i powoli zbliżamy się znowu do Słowenii, która na początku wakacji zniszczyła nam samochód i przyczepę. Ale teraz pogoda jest dużo lepsza. Planujemy przejechać całą Słowenię, dojechać na Węgry. Tam poszukać jakiegoś miejsca na nocleg, a jeżeli się uda, to może i nawet dojechać do Słowacji. Na razie nie idzie nam najlepiej, bo za 3 godziny przejechaliśmy 133 km, a zostało nam do celu 870. Możemy sprostować sytuację, jedliśmy śniadanie. No tak, jedliśmy śniadanie po drodze, a wyjechaliśmy o 9, w tej chwili jest 13. No bo ja przez to, że staliśmy długo zapłacić. Ale tak, staliśmy 40 minut na bramkach we Włoszech, żeby zapłacić za autostradę. No, został nam kilometr do słoweńskiej granicy. Jesteśmy w Schengen, pewnie nie będzie żadnej kontroli. Chociaż Austriacy, jak wjeżdżaliśmy z Austrii do Słowenii, to robili trzepanki. Ale to w drugą stronę. Granica, widać, że autostrada się już tutaj rozbudowała. Stare przejście graniczne już nie jest obsługiwane. Dobro doszli. No i jesteśmy w Słowenii ponownie. Po raz trzeci w czasie tej wyprawy. Goryjska Brda. Tutaj na stacji ceny jeszcze włoskie za paliwo. Ale pewnie będzie lepiej. Do zobaczenia później. Czwarta godzina jazdy i 220 km za nami. Zbliżamy się do Lubliany. I ruch w Słowenii jest całkiem spory. A po co wjechałaś w tym kole? Bo miałem ochotę. Pół do trzeciej, 261 km za nami. To słabiutko jedziemy. No słabiutko. Średnia prędkość. Dziewczynka na rowerze przypadkowo. Średnia prędkość 56 km na godzinę. Idziemy na obiad. Spalanie 11,3 litra. Za taki zestaw obiadowy 42,90 euro. A teraz ponowne specjalne wejście do przyczepy, które zajęło nam troszkę więcej czasu niż zwykle. A tak w ogóle to podobieństwa się przyciągają. Przyczepa z tej samej wypożyczalni i ciągnie ją taki sam samochód jak nasz. Z tym samym silnikiem.
No to jedziemy dalej. Państwo, którzy stanęli Mercedesem z przyczepą Hobby obok nas, też właśnie wracają do domu. Chwilkę sobie pogadaliśmy, bardzo miło. Pozdrawiamy. Tak, jadą do Poznania. No my troszkę inną trasą. 270 km za nami, jest godzina 15.30. Babiutko! Babiutko! Jeżeli chodzi o Słowenię, to zobaczcie, że przy autostradach są tutaj takie specjalne MOPy, czyli miejsca obsługi podróżującego, z zakazem wjazdu dla samochodów ciężarowych. I te są specjalnie przystosowane dla przede wszystkim karawaningowców. Tutaj po prawej macie duże, szerokie zatoczki dla przyczep, zestawu z przyczepami. A tutaj jest miejsce do obsługi kamperów. Był znak, że gdzieś można zrzucać szarą wodę. Akurat zrzutu nie zauważyłem. Tu widzę, że są jakieś gniazdka. Jestem ciekaw, czy jest woda. Tak, widzę, że jest woda. Super, można się normalnie na noc do prądu podłączyć. Świetna sprawa. Gniazda dość standardowe. Woda niepitna. Więc może nie będziemy jej wlewać. Tu jest pitna. Śmierdzi tu trochę tak, jakby ktoś się zrzucał. Może tak było. My patrzyliśmy na mapę i zastanawiamy się, czy dojedziemy do Gioru na Węgrzech. Tam znaleźliśmy jakiś kemping za 18 euro, gdzie może byśmy przenocowali, ale mamy tam jeszcze ponad 200 km. Przejechaliśmy już 330. No zobaczymy. Zobaczcie, jaki fajny standard. Chociaż wszystko jest zabetonowane, no dzisiaj jest wyjątkowo upalny dzień, więc te 35 stopni na takim czarnym asfalcie w połączeniu z szarym betonem daje się we znaki. Jak tam nasz zestaw się trzyma. Sprawdzę z ciekawości, czy kaseta nam nie przecieka. Bo trochę zacząłem się zastanawiać nad tym, co rano odkryliśmy. Nie, wygląda sucho i nie śmierdzi. Może dlatego to się stało, że już była prawie przepełniona. Justyna widzę, że już obsługuje automat. MOP nazywa się Polskawa Wschód. O Jezu. Przepraszam, nie rób tak. Noga mnie boli. Nikt nie patrzy. Nie? Nie. Nikt nie patrzy, zobacz. No to jedziemy dalej, mamy jeszcze 666 km. Tak, właz został zamknięty. Cały parking cię obserwował, Justyna. Szukałaś. Ale było wesoło. To miał być moment, gdzie nikt nie patrzy. Nie ma takiego momentu. Nasz patent z wchodzeniem do przyczepy jest genialny. Sama go wymyśliłaś. Dzięki temu wakacje były zachowane. No, bo tak to byłoby ciężko. 6 godzina jazdy. 360 km, średnia 60. Znowu korek w Słowenii. Półtorej godziny stania w korku w końcu zjechaliśmy. Powolutku, powolutku, powolutku zbliżamy się do węgierskiej granicy. Zostało nam jakieś 30 km. Jedziemy już 7 godzin plus jakieś 2 godziny przerwy, łącznie 9 godzin. Madżarska po słoweńsku. Proszę Państwa, wjeżdżamy. Do Słowenii. Madziarorszak. 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 Jesteś pewien, Przemek, że te drogi będą dobre? No jest całkiem bujająco. Mamo.
I ona podkiwa rok. To chyba było dobry wieczór po węgiersku. Jeździmy sobie dalej węgierskimi wioskami. Jeździliśmy przez chwilę w kółko, 4 razy w tym samym miejscu. A to z tego względu, że unikamy autostrad, bo nie mamy węgierskiej winiety. A nawigacja Garmina, którą kupiłem specjalnie po to, żeby mieć takie funkcje i żeby planowała trasę pod długość zestawu, ograniczenia na drogach, niestety uparcie wpycha nas na płatną autostradę. Z tego co pamiętam, to na Węgrzech są dość duże mandaty, bo jest kontrola za pomocą kamer i jak się nie ma winietki, no to mandacik przyjdzie do domu. Nie pamiętam jaka kwota, ale dość duża. W każdym razie, jest 19:42. Jesteśmy prawie po 9 godzinach jazdy, mamy za sobą 535 km i zostało nam 90 km do kempingu, o którym mówiliśmy wcześniej. Dzwoniliśmy tam, są miejsca. Węgrzy oczywiście mówią tylko po niemiecku, więc jako tako się dogadaliśmy przez telefon. No, to jak nic się po drodze nie wydarzy, to pewnie spotkamy się za chwilę na kempingu. No, to zostało nam 2,5 km do kempingu. A nie wiem, czy już wam mówiłem, czy nie, ale zmieniliśmy zdanie i znaleźliśmy kemping po drodze wcześniej inny. Też zadzwoniliśmy, oczywiście po angielsku nic nie rozumieli, tylko niemiecki. Jest 20:17, o 20:00 kemping został zamknięty, ale powiedzieli, że na nas poczekają, więc miło. Taki ładny zachód słońca nas tutaj na Węgrzech raczy od lewej strony. I zaraz skręcamy. Jest i Belet. Camping Eldorado Belet. To chyba tutaj. O, i na numer na bramie mogę zadzwonić, jeśli to w życiu nie jest jeszcze. W sensie, będę wystawał z przyczepą, jak jadę. Do Henry'ego mamy zadzwonić. Dobrze, zostaliśmy wpuszczeni od razu. Czekamy teraz na pana. Takie fajne małe jeziorko. Wjeżdżamy na parcelę, bardzo ciasno. Ten kemping to taka samoróbka. Właściciel Hans jest Austriakiem, co tłumaczy austriacki numer, który się tam pojawił. Dobra, będę zobaczyć ile mamy do jeziora, żeby nie wpaść. No dobra, chyba tu się ustawimy, bo nie będę się poziomować, a myślę, że to w zupełności wystarczy. Także na szybko zaparkowaliśmy, 20:45, co wy idziecie się kąpać? Nie, tylko to leżało na łóżku. Chciałem, że idziecie się w tym bajorku wykąpać. Dobra, to ja jadę po forinty, żeby Hansowi zapłacić, bo niestety przyjmuję tylko gotówkę, a ja mam tylko 10 euro, a pobyt z nockę z prądem nas kosztuje tutaj 30 euro. I jesteśmy sami z jedną przyczepą z Austrii. Już mi się jej nie chce poziomować. Jadę do bankomatu. Także słuchajcie, nie wierzcie Google'owi na Węgrzech, bo właśnie mnie przyprowadził. Szukałem bankomatu i zaprowadził mnie tutaj. Także troszkę słabo. Szukamy dalej. By w końcu po kolejnych 20 minutach wreszcie odebrać kupę gotówki. No sami zobaczcie ile. Bogate państwo, 12 tysięcy forintów wzięliśmy. Dziękujemy. Właśnie robię sobie szybką obiadokolację z wczorajszego sosu do spaghetti. I makaron gotuję na patelni, żeby za dużo nie zużywać naczyń. Więc jak tylko woda odparuje, to wrzucę tam sos i będzie gotowe. O, Jula już się zajada świderkami. Dobre? Jeszcze? Tak. I teraz idziemy spać. Widzimy się jutro z dalszej drogi do Polski przez Węgry i przez Słowację.
Do zobaczenia i dobranoc. Cześć. Dzień dobry. Jest 6:30 rano. Wstajemy już. Ja właśnie idę przetestować prysznicę. Jest tu całkiem przyjemnie. Na Węgrzech jest zupełnie inny klimat. W nocy temperatura spada. Można było wyłączyć klimatyzację. Teraz jest przyjemne 15 stopni. Rześkie powietrze. Chociaż w ciągu dnia będzie upał. Tak wyglądają okolice, a właściwie kemping, na którym spędziliśmy noc. Jest tu nawet kąpielisko. Można wykąpać się w stawie. Właścicielem kempingu jest Hans, Austriak, który mówi tylko po niemiecku, no i po węgiersku. Więc jakoś próbowaliśmy się wczoraj dogadać po niemiecku. Dało radę, ale byłem tak zaskoczony jego austriackim akcentem, że w ogóle bym nie podejrzewał, że on jest native speakerem niemieckiego. Tak wyglądają części wspólne na kempingu Eldorado. Jest też i mały plac zabaw z minionkiem z opon. Chyba są prysznice. A tu toalety. Jest i pralka. Nie ma tutaj prysznic. Ach, cudownie móc się umyć w miarę przyzwoitych warunkach. Co prawda ciepła woda zaczęła płynąć dopiero pod koniec prysznica, ale ważne, że była i było to naprawdę fajne przeżycie. Ostatni rzut oka na piękną węgierską przyrodę i zbieramy się w dalszą drogę. Jeszcze szybki serwis przyczepy, to znaczy dolanie wody, umycie naczyń. Tutaj mamy wodę. On i off nie działa, no trudno. To ta woda ma dziwny zapach. Więc nie wiem, czy ją będę tu wlewać. Poczekam na właściciela, bo zaraz się okaże, że to jakaś deszczówka albo nie wiem, do podlewania po bioszambie. Tego byśmy nie chcieli mieć wlanego do przyczepy. Hallo, guten Morgen, Hans. Wir sind klar zum Abreise, aber wir haben eine Frage. Ist die Wasser hier gut für Deutschland? Für Wohnmobil? Ja? Okay. Ja, danke schön. No, koniec końców okazało się, że woda w wężu to woda gruntowa, więc nie nadaje się do picia. I musimy biegać z konewką do kranu tutaj. Ostatnie ustawienia co granicy chłopackiej bocznymi drogami. Przetelepało nas na węgierskich dziurawych drogach, więc idę sprawdzić, czy w przyczepie wszystko jest ok. Na spoko. Spadła tylko maści. Chusteczki to może leżeć. No, a tu zawsze jest problem ze szczotką od toalety, która sobie po całej przyczepie ubiega i zasuwa. A, i rolety się wszystkie odsunęły. To normalne, na dziurach się podnoszą. Te z tyłu nie, a z przodu wszystkie trzy. Pomału zbliżamy się do słowackiej granicy. Przy okazji ciekawostka, ponieważ wracamy z Bałkanów, a tamtejsze państwa powstały w wyniku rozpadu Jugosławii, która z kolei miała hymn bardzo podobny do polskiego. A tenże hymn
To melodia Hej Słowaci, później zmieniona na Hej Slaveni, napisana przez słowackiego poetę Samuela Tomasika na rytm Mazurka Dąbrowskiego. Posłuchajcie sami. Pierwszy postój na Słowacji. No i będę testował kolejny manewr z egzaminu na B+, czyli parkowanie skośne przodem, ale będzie mniej miejsca niż na egzaminie. Justyna sobie tutaj nakłada jak MasterChef. No dobra, chodźcie. Jeszcze to możesz trochę polać, czymś większy talerz powinien być. No my tutaj tak prostacko z Jurka. Kasia. Teraz Przemek będzie wykonywał swój manewr egzaminacyjny. Nie mógł się już doczekać i stał tutaj przed restauracją i czekał na mnie. Musi wyjechać między przyczepę a tira i nie zahaczyć. No dość ciasno tutaj. Niełatwa sytuacja. On już wyjechał. Ładnie mu idzie. No, tutaj trochę. No nie, też idzie ładnie. No, chyba zdał na 5. Ekstra. Także jedziemy dalej do babci Ani. Pomalutku zbliżamy się do polskiej granicy. Tutaj już taka jakby brama w Tatry. No ale niestety korki też nas tutaj nie ominęły. Po lewej mijamy Orawski Zamek. Kiedyś go odwiedzaliśmy. Bardzo ciekawe miejsce. A jesteśmy już tylko około 35 km od polskiej granicy. A jak już o średniowiecznych zamkach mowa, to na Słowacji zachowało się ich dużo więcej, o wiele więcej niż w Polsce. Z tego względu, że polskie średniowieczne zamki, większość z nich została bezpowrotnie zniszczona przez Szwedów w czasie potopu. A ruiny, które zostały, sami rozebraliśmy, wykorzystaliśmy do czegoś innego. No i niestety, chociażby słynny szlak Orlich Gniazd Kazimierza Wielkiego, niewiele z niego zostało. A jadąc przez Słowację od Węgier aż po Polskę, co chwilę widzimy jakiś zamek. O, odjechałem niewiele od Orawskiego Zamku i przed nami już jakaś wieża. Nie wiem, na ile będzie dla was widoczna, ale to też wygląda na ruiny jakiegoś starego zamku. A może kościoła? Jesteśmy już na słowackiej Orawie. Możecie tutaj zobaczyć, że zabudowa jest już bardzo podobna do naszej podhalańskiej. To jeszcze tylko nie jest nowy targ. Julia właśnie się obudziła. My znowu stoimy w korku. Wracając do tematu, mamy takie podłużne domki z bali. Często też zaplecza gospodarskie znajdują się za domem w kształcie litery L. Podobną zabudowę możecie spotkać na przykład w Chochołowie.
Oczywiście tam jest dużo ładniejsza i lepiej zachowana. Zbliżamy się do polskiej granicy i co bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć, że zrobiło się płasko. Zrobiło się płasko z tego względu, że wjechaliśmy do Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, która jest płaska i jest to jedna z największych, też płaskich dolin w Europie. Polska mi nie wygląda na Polskę. Bo to jeszcze Słowacja. Polska zaczyna się, Julka, tutaj. Czujecie różnicę na drodze? Nie, ale w tym momencie włączył mi się internet i już mam informację o mojej grze. O, widzicie, polski internet włączył, ale zobaczcie, wszystko przestało skrzypieć. Równiutka droga. Dalsza część polskiego krajobrazu, jak na góry. Po prawej są Tatry, Jule. Zobacz. Tam. Widzisz Tatry? Tam daleko? No. Takie niebieskie na horyzoncie. I co to tam są? To są bele z sianem. Nie. Na siano kiszonka. Nie, te białe. A to góry to są Tatry. Nie, to co się działo? No nie wiem, co tam się działo. Czy to były krówki? No to jesteśmy na miejscu i wjeżdżamy w ciasną bramę, z której później trzeba będzie wyjechać. Opalona, Justyna opalona, a widać, żeście odpoczęli. Tak, także wjechaliśmy. Ja już poszłam, tak. Posłałam po Leszka, żeby odsunął tym autem, bo ja wiesz... Ja... Ale nie przeszkadzał w ogóle. Weszło. Ja tam wszystko widziałem w lusterkach, więc tu nie było problemu. Ale myślałem, że tu będzie więcej miejsca, a tu jednak jest ciasno z tym. Dobra. To jest piękny zestaw. Takim zestawem to można sobie jeździć. Czas zabrać się za przygotowanie przyczepy do noclegu, obrócenie jej i zaparkowanie we właściwym miejscu. No, to przyczepa już stoi na kempingu. Jeszcze tylko podpory, tu ją chyba zostawimy. Julia otwiera przyczepę. Dobra, i to schować lusterka. Zobaczcie przy okazji, jak łatwo się te emuki demontuje. Tędy łatwiej będzie, do widzenia. Gotowe. A teraz pokażemy przyczepę mamie. Pierwsze wrażenia. Będziesz na filmie. No super, pięknie. Gdyby nie to gradobicie, no to... Zapraszamy do środka. Cudny. I za chwilę pogadamy o przyczepie mojego dziadka. Pięknie. No jedziesz z salonem, prawda? No. Bardzo nowoczesna, piękna. No łazienka ekstra. Słuchaj, kibelek piękny. Super, to jest jednak różnica, jak ojciec mój miał. No właśnie tak sobie próbowałem przypomnieć jego przyczepę, bo ona była dwuosiowa hobby, ona tak, była długa. Ona była większa. Ale tak mi się wydaje, no, że ta by do garażu nie weszła, a tamta weszła. Ta była, tamta nie miała tych boków takich pękatych, wiesz, tylko była no bardziej tak, płaska. Nie było rolety, nie było klimatyzacji tak. Na dachu. No, nie było. To troszkę inaczej to wyglądało. Była... Który to był rocznik tamtej hobby? Oj, przemówił. 80. któryś? Ona była 7-letnia, jak ojciec ją kupił od NL, Niderlandy miała Holendrów, rejestrację, no? Od Holendrów. A w którym roku ją kupił? Rok przed śmiercią, w 91. Okej, okay, czyli z 84 mogła mieć. Czwarty, piąty rok. Ona była cała w drzewie, jak meble swarzęckie. Wiesz, bo to był taka na styl, taki drewniane wszystko. Nie było plastiku. Znaczy to był na pewno...
Lekkie to będzie. Lekkie, tak. Ale było też tak, taka część. Później była sypialnia, ale były dwa spania. No tak, bo myśmy spali w koło brzegu w niej. Ja z tobą spałam tu, a ojciec z mamą spali na tym rozkładanym, a tatuś spał w polonezie. Jak znajdziemy zdjęcie, to pokażemy wam przyczepę mojego dziadka z 84 roku, też hobby. No a przedtem dziadek miał robione trzy przyczepy. No i jeszcze kampera miał przecież. Kampera z żuka. Na żuku. No ale to była masakra. To ważyło chyba z 5 ton. Miało dwa baki, bo to jeszcze trzeba było się zatankować w Polsce i objechać Bułgarię i z powrotem. No bo była strasznie droga paliwa, paliwo drogie za dewizy. Dolary się kupowało na czarnym rynku. Chodźcie, podłączymy tu prąd, bo gorąco jest. Czyli dziadek był pionierem karawaningu w Polsce. Tak. Chodźmy do domu. No i biedny kupił sobie przyczepę marzeń i raz nią był w Kołobrzegu w sierpniu, a w styczniu umarł. 61 lat miał. Ona się nazywała Prestige Hobby. A to do dzisiaj się takie nazwy mają, też są Prestige. Hobby. No. Na wyposażeniu był odkurzacz, który ja znalazłam pod kanapą, taki malutki. No więc wszyscy oglądali, bo to gdzie w Polsce w 90 roku taki mały samochodowy odkurzacz. A nie śniliśmy o czymś takim. A, poczekajcie jeszcze. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję, to jest maska, tak? Tak, z Wenecji. A, dziękuję Justynko. Jaka cudna. A jak to ci tak? No. Tylko bez okularów. Tak, okulary muszę zdjąć. A, super. Pasuje. Pasuje, pasuje. A następnego dnia wybieramy się na zwiedzanie Nowego Targu, które to miasto całkiem dobrze znamy, no ale możemy je pokazać wam. Kiedy będziecie w Nowym Targu, to koniecznie musicie spróbować nowotarskich lodów tradycyjnych. To jest taki gwóźdź programu. Jak sama nazwa wskazuje, zostały one wpisane na listę produktów tradycyjnych. W Nowym Targu znajdują się cztery lodziarnie sprzedające takie lody. Dwie z nich znajdziecie na nowotarskim rynku, lub też jak na południu Polski mówi się w rynku. Są to lodziarnie Żarneckich i Lubieńskich. Ja osobiście preferuję lody od Lubieńskich, natomiast u Żarneckich znajdziecie na pewno więcej różnych smaków do wyboru, a w tej pierwszej lodziarni smaki się zmieniają każdego dnia lub co kilka dni. Myślę, że łatwo traficie, bo z reguły są tam dość duże kolejki, ale sprzedaż idzie szybko. A ludzie jedzący lody to stały element dekoracji rynku. A może ja też zjem loda? Ja też, dostaniesz to. Dzień dobry. Śmietanka za trzy. Pytanie, czy po drugiej stronie będą inne smaki, czy nie? Czy po drugiej stronie jest malina, czekolada, ale mały. Elefant, truskawka, kawa i śmietanka. Aha, czyli w sumie malinowe mają. Czyli malinowe tylko są. Ty jakie chcesz? No to ja bym chciała... I który? Ten za 7. Albo nie, za 5 wystarczy. A ja poproszę za 10 czekolada i śmietanka. Wypomnij sobie. Mamy taki sam kolor. Kartą zapłacę. Dziękuję. O, dobra, damy drugiego, bo tu po. Super, dzięki. Czy to ja? Jak wam smakują? Dobra, Jula, tutaj palisz. Tu. Obchałem się dzisiaj lodami jak nigdy. O, ale jestem przysłodzony. Jadę teraz zatankować nasz samochód. Jutro jedziemy do Poznania. A tak w ogóle, jeżeli chodzi o spalanie, z ostatnich 1922 km to średnio mieliśmy 10 litrów. Aż jestem w szoku. Bardzo nisko. Większość z tego dystansu przejechaliśmy razem z przyczepą.
Właśnie robimy ostateczne porządki w przyczepie. Z racji, że jutro wracamy już do Poznania, a pojutrze musimy oddać przyczepę do wypożyczalni, to teraz Justyna ją właśnie sprząta. W trakcie odkurzania i mycia, a ja zaraz się właśnie zabiorę za kasetę, z którą, jak pamiętacie, we Włoszech mieliśmy problem. Być może z tego względu, że kaseta była przepełniona. Część z treści, która powinna być w kasecie, znalazła się poza nią. I strasznie to śmierdziało. W tej chwili dalej mamy nieprzyjemne zapachy w łazience, więc pytanie zasadnicze to, czy kaseta jest nieszczelna, czy co się tutaj dzieje. Ja ją teraz wyjmę i zobaczymy, czy pod spodem jest sucho. Ona nie jest nawet w połowie pełna, więc wykluczymy hipotezę przelania kasety. Jest sucho. Czyli prawdopodobnie to, co nam się wtedy wylało, to był efekt jej przepełnienia. Ale to dobra informacja. To znaczy, że w toalecie śmierdzi po prostu z kasety, a nie z czegoś, co miałoby się z niej ulać. Idę ją opróżnić i zainstaluję pustą, której już nie będziemy jutro używać. No i stało się. Nastał ostatni dzień naszych wakacji. Właśnie pakujemy przyczepę w Nowym Targu. Będziemy ją sprzęgać i jedziemy do Poznania. Jutro musimy ją oddać do wypożyczalni. Wczoraj została wysprzątana. Pewnie z trasy już raczej nie będziemy dla Was nic nagrywać. Ale na zakończenie tego odcinka pokażę Wam jeszcze sprzęgnięcie i zapowiem, że kolejny odcinek będzie recenzją tej właśnie przyczepy Hobby Excellent. Opowiem Wam w szczegółach, jak ona wygląda, co zawiera. Pokażę Wam wnętrze, wszystkie akcesoria, które posiada. No i dowiecie się też, jakie mamy zdanie na temat tej przyczepy, samej wypożyczalni i jak nam się z niej korzystało przez, o ile dobrze liczę, w tej chwili 19 dni, kiedy korzystaliśmy z tej przyczepy. Dlatego będzie to recenzja oparta o nasze doświadczenia z wakacji, które mieliście okazję oglądać na naszym kanale. A teraz sprzęgam przyczepę, znaczy muszę ją najpierw wypchnąć z tego miejsca i przestawić samochód. No a później ruszamy w drogę do domu. A teraz, moi drodzy, chwila prawdy, ponieważ muszę tym zestawem wyjechać tutaj, czyli wziąć łuk pod tym drzewkiem i wyjechać przez ten narożnik, tak żeby przyczepą nie zabrać tych dwóch narożników i podjechać do bramy. Zobaczcie, zobaczcie to, jak na styk idziemy. Ale przejdzie. O ile się zmieszczę przed bramą. Bo muszę już tutaj odbijać w lewo. Dało się. Dało mi się tu zmieścić. Teraz jeszcze brama. Samochody. Tu wysoki krawężnik. Ale ja sobie podniosę zawieszenie, najwyżej na niego wjadę. Słupki. Samochody. No.
Jakoś damy radę. No i udało się, jedziemy, opuszczamy właśnie Nowy Targ i zmierzamy do domu. Dzięki za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.